Trujillo, jest godzina 7:30 rano. Za pół godziny mam autobus z firmy Cruz del Sur do miasteczka Chimbote. Dzisiaj pogoda znowu beznadziejna, także będzie sino, chmury bardzo nisko, ale i tak duszne, gorąco, za 32 stopnie może. Bilet kosztował 30 soli, a długość trasy, czas w sumie, 2:45, także jadę dalej do Chimbote. Najlepsza i najbezpieczniejsza linia Cruz del Sur. Ja mam tutaj siedzenie z samego przodu. Wyjechaliśmy przed czasem. Miasto było zakorkowane, się jakoś przebiliśmy. Pogoda z rana jest beznadzieja, ale po południu ma być lepiej już. Śmieci, wszędzie śmieci. A pogoda wciąż jest beznadziejna. Zupełna zmiana krajobrazu, ale cały czas to jest wybrzeże. A jednak przed nami góry. Po drodze leży śnieg. Mijamy właśnie kolejne obskurne miasteczko. Kolejne o nazwie Guadalapito. Byle do przodu, byle tylko do przodu. I za moment Chimbote. Gdzie jest deska? Kurczę no, ale standard. Sam pokój ekstra, czy ekstra, no w miarę może być. 165 soli za dwie nocki. Chociaż jutro wieczorem i tak stąd spadam już do UARES. Ho. Ostal jest tam, ostal. To jest tak zwane nowe Chimbote, które chyba praktycznie się niczym nie różni od starego. Niestety nie wszystko zawsze idzie zgodnie z planem. A moje plany tutaj sięgały właśnie dwóch ciekawych miejsc nad morzem, ale przy takiej pogodzie to mój Boże. Moje plany wzięły w łeb. Nie wiadomo co to robić. Dwa dni takie chyba będą przeznaczone na odpoczynek. A tutaj co, jakieś wielkie targowisko. To co, trzeba sprawdzić. Na targowisku jest wszystko, ale to od razu wszyscy widzą, że ja nie jestem stąd. Ogromny market. Oczywiście setki tuktuków. Trzeba będzie skorzystać, może jednak dzisiaj pojadę nad morze, zobaczymy. Niby się troszkę rozpogadza, ale tak średnio. Nowe Chimbote. A zupełnie jak stare. Problemas. Plaza Mayor nowego Chimbote. Zupełnie inny świat. Niestety nie działa fontanna. Ale trudno. Katedra nowego Chimbote i to tyle z tego miasta. Żegnam was. Albo dobre, jeszcze coś pokażę, ale nie wiem co póki co. Są flamingi? Są. Jest Playa Turistica Dorado? El Dorado? No jest. Flamingi? Gdzie ta playa? To jest środek miasta. Środek miasta, a tu Playa Turistica Dorado. Chłopak z TikToka powiedział, że 20 soli, żeby tam dojechać na plażę El Dorado, ale jutro może być ładniejsza pogoda, tylko dzisiaj nie ma sensu kompletnie. Więc się już tutaj pobujam troszkę po mieście. Może pojadę do starego Chimbato. Chimbato? Gdzie w ogóle jestem? A tutaj takie cuda.
A tymczasem w chińskim markecie Mata de Coca. Pojechała moja żółta taksówka. To jest jeden z tych samochodów, który nie ma prawa jeździć. To był taki wrak i rzech. Pasy nie przypinałem, bo nie było do czego. A zapłaciłem 20 soli i przyjechałem do tego tak zwanego starego Chimbote. To jest strefa turystyczna. Strefa turystyczna nad morzem. Strefa turystyczna, ale od tej strony to tak średnio. Tutaj jest jakiś wrak starego statku, który ledwo co wystaje z wody. Ogólnie to jest taka strefa turystyczna, przynajmniej z tej strony, tam jest Playa de Caleta. I z tyłu jest wielka góra Cerro. Tam jest taka mała kapliczka i od kapliczki jest droga od góry na sam szczyt, skąd się roztacza piękny widok tutaj na okolice. I taki był plan, ale przy tej pogodzie to nie wiem. Poza tym tam trzeba jeszcze dojechać do tej kapliczki samochodem. Biała wyspa Isla Blanca. I właśnie chodziło mi o to, żeby ją zobaczyć z góry. A tymczasem tylko z daleka. Hello. Tam gościu z tyłu ma dwie lamy. Ach. Oho. I teraz? Wow. Cały czas strefa turystyczna. Trochę widoku na miasto i po lewej stronie Disco Lounge. Viking. Teraz właśnie widać troszkę lepiej kapliczka San Pedro. Cerro Chimbote. Taki był plan. Tutaj na dole jest tyle martwych fok leży. Ja tego nie chcę filmować, ale śmierdzi okrutnie, naprawdę. Obrzydliwa sprawa. Playa La Caleta. To jest po prostu cmentarzysko. Normalnie cmentarzysko. I prawdopodobnie większość z nich, jak nie wszystko, zostały tam potrącone, zabite przez te kutry rybackie. Albo zranione śmiertelnie. Ale smród tutaj, o Jezu. Idę stąd. Kiedyś na pewno tutaj może było i ładnie, ale teraz to już jest, no jest jak jest, nie? Ale kto nie był, ten się nie dowie. Temperatura jakieś 27 stopni, zresztą chyba widać jakieś ciepło. Rozgrzane powietrze aż faluje. Tutaj już taki chaos, rwetest i hałas. Kolektivo, następny hałas. Trąbią, klaksony wszędzie. Ale jakoś to działa. Jakoś tutaj wszystko działa. Jak? Nie wiem. Wydaje się, że jest chaos, ale jednak wszystko jest jakoś tam uporządkowane. Plaza de Armas, Chimbote. Ale atak, o Jezu! Bujaj! O kurde. Uciekam. Bujaj. Ujo. A widoczki coraz ciekawsze. We'll be right back.
jest zadyma, to może przyjechała policja, że nie wolno. Ale ogólnie było miło, ponieważ tam jakiś gość mnie zaczepił, drodze piwo mi dał, tam chciał, żebym został, żebym tańczył. I ogólnie, no niesamowity klimat. Miejsce, o którym dowiedziałem się, powiedzmy, że lada moment temu, czyli Huaca San Pedro Chimbote. Bardzo ważne miejsce tutaj dla historii miasta. Pomijając śmieci. Artefakty z przeszłości. Są jeszcze jakieś pozostałości starych cegieł, murów, domostwa. Ale ogólnie nic tutaj nie ma. Nic tutaj nie ma poza panoramą na Chimbote. Ta wielka góra. Także dobrze tam nie pojechałem, bo jednak no, warunki są dzisiaj straszne. Oczywiście widoczek na miasto. Chimbote. Wymarzone miejsce na wakacje. Myślę, że to miejsce również ma jakieś 1500 lat, ale nic tutaj już nie pozostało. Wszystko się rozsypało, pozostała tylko jedna taka góra z tego. Panorama jest jaka jest. Cerro Chimbote, ale pokryte chmurami tam już na górze. Naród przyjazny, ale są takie dzielnice, że lepiej nie wyciągać telefonu, żeby filmować. Skoro jest boisko, to znaczy, że jest dobrze. Więc można ruszać dalej. Tak, za pierwszym razem to się można bać trochę, ale z czasem, no, tak jest po prostu Peru. Niekiedy jest tyle syfu i brudu, że się robi niedobrze, ale cóż, nic na to nie poradzimy. To taki kraj. Ależ to jest korek, kurczę. Zakorkowane miasto, klaksony, taksówki. I tak jak wszędzie, czyli non-stop handel, korki, klaksony, samochody, kolektivo, taksówki żółte, które ledwo co jeżdżą, bo są tak stare, że się rozsypują. Jedzie mandarina za dos soles, tylko dwa sole za mandarynę. Na koniec dnia hamburger. Wróciłem z Chimbote autobusem za dwa sole. Jechaliśmy prawie że godzinę, bo korki i cały czas zwoływanie następnych pasażerów, także to było ciekawe doświadczenie. Tutaj przyjechałem, to już było wszystko pozamykane, ciemno. Jedyne co znalazłem do jedzenia to jakieś tam hamburgery i nic poza tym. Także żałuję, że to w sumie do dzisiaj nie jest to ostatnia noc, tylko dopiero jutro, więc Jeszcze jeden dzień i będą wielkie góry. Także do zobaczenia w następnym odcinku i trochę żałuję, że tutaj jestem.